smakkujaw.pl, fasola po chłopsku. Przyrządzę dzisiaj typową regionalną potrawę kujawską. Będzie to fasola po chłopsku. A jak po chłopsku, to musi być wzbogacona dodatkiem boczku. My tutaj mamy około pół kilograma takiego pięknego boczku. Zużyjemy mniej więcej połowę i trzy laski kiełbasy. Tutaj mamy kiełbasę wiejską i taką mniejszą laskę kiełbasy podwędzanej. Będzie potrzebna oczywiście fasola. Ona już nam się moczyła przez 24 godziny. Jest to fasola jaś karłowy. Będziemy potrzebowali również dwie cebule. Mamy już tutaj pokrojoną w drobną kosteczkę. Fasolę będziemy gotowali w bulionie i tutaj mamy około 1700 ml bulionu wołowo-warzywnego i tę fasolę będziemy gotowali w bulionie i w maśle. Jest tu 1/4 kostki masła. Jest to bardzo ważne, ponieważ fasola zyska wtedy naprawdę fantastycznego smaku. Będzie potrzebny również przecier pomidorowy. To jest opakowanie 500-gramowe, zużyjemy całe. Dosłodzimy przecier dwoma łyżeczkami cukru. Będziemy potrzebowali oleju do podsmażenia naszych wędlin i cebulki. My tutaj mamy olej kujawski, promujemy Kujawy. Będzie potrzebny również świeżo zmielony pieprz. No i będzie potrzebny również majeranek. My tu mamy taki naprawdę bardzo aromatyczny majeranek i taką porcję, czyli taka solidna jedna garść. Najpierw ugotujemy fasolę, ponieważ ona będzie gotowała się tak około 30-40 minut. To rozpoczynamy od niej, a więc przerzucamy fasolę do garnka. Dolewamy przygotowany wcześniej bulion. Fasolkę zalaliśmy bulionem i wrzucamy teraz kawałek masła. I gotujemy około 30-40 minut, aż fasola zmięknie. Kiełbaskę kroimy w takie plasterki, niezbyt grube, ale też niezbyt cienkie. I kiełbaskę mamy już pokrojoną. Boczek kroimy też w takie średniej grubości plastry i kroimy jeszcze w ten sposób i kolejną porcję. Kończymy kroić boczek. O, już mamy wszystkie składniki przygotowane i zaraz będziemy podsmażać. Fasolka nam się gotuje, a my będziemy podsmażać teraz boczek. Wlewamy dosłownie odrobinę oleju, ponieważ boczek nam się musi wytopić. Rozprowadzamy po patelni, odczekamy chwilkę, jak się olej nagrzeje. Olej mamy już rozgrzany, wrzucamy boczek. O, już zaczyna ładnie skwierczyć. I go chwilkę odsmażymy. Boczek nam się pięknie przyrumienił, cudownie pachnie, a zatem pora, żeby dorzucić kiełbasę i też ją przez kilka minut będziemy podsmażać. Już się zrobiła taka solidna porcja. Kiełbaska już nam się ładnie podsmażyła, a zatem dodajemy cebulkę. I smażymy ją do momentu zeszklenia i zmniejszamy odrobinę gaz. O, i rozprowadzimy. Cebulkę już mamy ładnie zeszkloną, a zatem wrzucamy majeranek, taką solidną porcję. Dodajemy pieprz. Dodajemy przecieru pomidorowego. Przemieszamy. Żeby się tak wszystko ładnie połączyło. Żeby złamać kwaśność przecieru pomidorowego, dodamy jeszcze dwie łyżeczki cukru. O.
wtedy zyska naprawdę fantastycznego smaku. Doleję jeszcze łyżkę bulionu. Wszystko przemieszam i tak będę podduszała kilka minut na wolnym ogniu. Wszystko pięknie pachnie, pięknie wygląda, fantastyczny kolor dzięki przecierowi. Nasz sosik jest już prawie gotowy. Spróbuję, czy mu czegoś nie brakuje. Jest fantastyczny w smaku, cudownie wyczuwa się majeranek. Ja, jak widzieliście, dodaję tutaj go dosyć sporo, ale naprawdę majeranek sprawia, że potrawa smakuje rewelacyjnie. Wyłączam gaz i jeszcze tak mniej więcej 10 minut zaczekamy, jak nam fasolka ugotuje się i połączymy fasolę z naszym cudownym sosem. Minęło 40 minut i zgodnie z przewidywaniami fasolka nam się ugotowała. Ja odlałam bulion, zostawiłam tylko odrobinkę na dnie, lekko podgrzałam nasz sos i będę teraz przekładała sos do garnka z fasolą. I to wszystko będzie się jeszcze tak około 5 minut na wolnym ogniu gotowało. Przekładam resztę naszego sosu, robię to na raty, ponieważ mam bardzo ciężką patelnię i sporo również na patelni, więc jest mi po prostu zbyt ciężko, ale mamy już przełożoną. Dokładnie wszystko przemieszamy i tak jak powiedziałam, dosłownie kilka minutek razem podgotujemy i naszą pyszną fasolę po chłopsku mamy już gotową. Nasza pyszna fasola po chłopsku jest już gotowa, a zatem ostatnie elementy dekoracyjne, czyli troszeczkę listków całych natki pietruszki i mamy tutaj jeszcze posiekaną, troszeczkę posypiemy i danie mamy gotowe. Jest to naprawdę wspaniałe danie, bardzo treściwe dzięki zawartości sporej porcji kiełbasy i boczku, naprawdę pyszne. Gorąco polecam i życzę smacznego.